Właśnie zostaliśmy napadnięci. Ja czy, nie wiem, czy zostaliśmy do końca napadnięci. Nic za mnie jest, wszystko jest w porządku. Ale no, najedliśmy się strasznie strachu, bo siedzieliśmy sobie z Kasią, spaliśmy, jesteśmy w Hiszpanii, spaliśmy sobie w takim miejscu z dala od wioski, no po prostu w lesie, koło jakiegoś boiska, które tam gdzieś ktoś wybudował i nikt nie korzysta z niego. No już spędziliśmy tam jedną noc, było miło i sympatycznie, cicho i spokojnie, no i pomyśleliśmy, że spędzimy drugą. Poszliśmy do kościoła na mszę, wróciliśmy i teraz sobie odgrzałem zupę, jem zupę i nagle słyszę, totalna dziś jest noc, cicho, nie ma nikogo, żadnych samochodów, nic tam nie jeździ, nikt tam nie mieszka w ogóle, to jest las. I nagle słyszę, jak ktoś coś rysuje nasz bok. Słyszę na moment taki dźwięk no, rysowanego metalu, nie? Jak wiecie, jak ktoś ci rysuje. I chwilę później strzeliła petarda, pod naszym samochodem buchnęła petarda, nie? To była petarda? Ja tak myślę, że to była petarda. Tak to ja wyglądało. Ja słyszałem tylko petardę, że coś strzela. No. No więc rzuciliśmy się do ucieczki, po prostu Łukasz mówi, jedziemy. Dokładnie. I to było fajny sprawdzian. Tak, od razu co zrobiłem? Podbiegłem tutaj i nawet się nie zastanawiałem, co się dzieje, bo od razu wiedziałem, że coś jest złego. Mimo, że mam zapięte już łańcuchem, wskoczyłem, odpaliłem silnik, mówię, Kaśka, trzymaj tą zupę, jedziemy. No i odjechaliśmy parę metrów, zatrzymaliśmy się na kilka sekund, wrzuciliśmy wszystkie rzeczy do zlewu, no i podjechaliśmy na inny parking, nie wiem, co tam się działo. Przeżyliśmy noc, idę teraz zobaczyć z drugiej strony, co oni nam to wczoraj zrobili, bo wczoraj jak przyjechaliśmy na ten inny parking, bo przenieśliśmy się stamtąd, z tego lasu do jakiegoś parkingu, jakiś taki parking, jak widzicie, dość popularny. To jest to coś, co to zarysowało. Ja wtedy usłyszałem, że ktoś rysuje, no jest to metalowym przedmiotem pociągnięte. Czy jakimś kluczem, albo czymś ktoś pociągnął. No i dobra, gdzie ta petarda wybuchła? Jest jakieś takie osmolone. Nic nie znalazłem, nic nie widzę poza tą rysą. Poza tą rysą nie widzę żadnego śladu wczorajszego ataku na nas. Tu jest takie coś czerwone. Co to jest? Jest tu jakiś pył. Może to z petardy wysypało się. O, idzie detektyw. Detektyw idzie. Ale to jest dziwne, bo myśmy przecież byli tyle od płotu zaparkowani. No. No i to strzelało gdzieś tutaj też, nie? Tu, mi się wydaje, że popatrzcie, tu są jakieś takie, jest dziwny pył na, na tym. I mogło to, wiesz, gdzieś tutaj wybuchnąć i strzelić, ten pył mógł na to. Bo jeżeli działa petarda, to na petarda zawsze zostawia ślad, nie? Albo osmoli, na przykład. Z tyłu jest osmolony samochód. Zwierzę to też nie było, bo myślałem, że rogami na przykład jakiś jeleń zahaczył, nie? Nie, to strzelało, ewidentnie. Ale ktoś nam musiał wrzucić tu petardę, ale... Chyba, że ta petarda by tu odstrzeliła jakoś? Nie, najpierw były... Any ideas? Ma ktoś jakiś pomysł, co się wydarzyło? Najpierw usłyszałem kroki, to dosłownie były dwa kroki, jeden, dwa, może ja trzy kroki. Nie słyszałem. I wtedy moja czujność się wzbudziła, przestałem jeść zupę i chwilę później usłyszałem rysowanie samochodu i mówię, że nas rysują. Popatrzyli na Kaśkę i mówię, że nas okradają. I wtedy buch, wybuchła petarda. Nie, ja coś powiedziałem, że wtedy... Chyba nas napadają. Ja usłyszałem tylko petardę. Ja nagle usłyszałem jak bam, 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 strzela. No to był dźwięk jak petarda. Jakby ktoś tu wrzucił, tylko nie taki jeden wystrzał, tylko taki kilkukrotny. Nie dowiemy się nigdy chyba. Na szczęście nic nam się nie stało, dzięki Bogu. Żyjemy. Dobra, a teraz czas na nasz business meeting. Dzisiaj jest dzień raczej pracowity, raczej siedzimy przed komputerami i nadrabiamy różne zaległości, ale... Postanowiliśmy odłączyć lodówkę, żeby móc gotować i podłączyć gaz, także właśnie robię obiadek. Smażę nam dynię z... masłem. Jak to się nazywa to coś? To jest... Przepraszam, pesto. Z pesto? Zjedliśmy, było dobrze, teraz będzie robiona kawusia. A ja mam dyżur dzisiaj. Dyżur na zlewie. Na zmywaku. Chyba nie umyjemy, bo mamy pełną wodę. O, nie umyjemy, mamy pełną wodę. Yes. Na razie. Bo tu mamy, wiecie, czystą i brudną wodę i tam jest zbiornik na brudną wodę z pełni sięgi, także nie mamy cia. Wygrywam.
Zanim jednak pojedziemy na Gibraltarską skałę, muszę wam powiedzieć, że musimy podjechać na stację, gdzie wylewamy wodę brudną, szarą i wlewamy czystą, ponieważ nam się skończyła. Czysta woda, mamy pełny zbiornik brudną, więc trzeba to zrobić. I zanim to zrobię, to jeszcze wam pokażę, jak my znajdujemy takie miejsca, gdzie można zrzucić wodę. I to najczęściej znajdujemy na Park Fortnite. My nie dostajemy pieniędzy od Park Fortnite. Park Fortnite to nie jest reklama tej aplikacji, tylko po prostu my z tym nie korzystamy na osób, dlatego nie mówimy. Tak to wygląda. Słuchajcie, i ta ikonka tego czarnego van campera, ale tak to wygląda, o. I to jest miejsce, gdzie można sobie zrzucić wodę, wylać kibel i wlać czystą wodę, więc ustawiam teraz cyk, że jedziemy do tego miejsca. Kliknąłem w tę ikonę, a teraz naciskam przycisk Drive to. O. Wybieram Google Mapsa i voila. Proszę bardzo, będziemy tam za 14 minut. Super sprawa. Właśnie sobie jedziemy przez miasteczko zwane La Linea. Jest to miasteczko, które okala w całości Gibraltar. Więc Gibraltar graniczy tylko z tym miasteczkiem. Zobaczcie, no po prostu zwykłe miasteczko. Miasteczko. To jest przejście graniczne między Hiszpanią a Wielką Brytanią, bo Gibraltar należy do Wielkiej Brytanii. Angielski autobus! Bez problemu przeszliśmy. Bez żadnego problemu przeszliśmy kontrolę, nie mamy nic do odclenia, ale możliwe, że jak będziemy wracać, to się to zmieni, bo dowiedziałem się, że oni tu nie płacą podatku VAT, więc przez to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo tanie. To jest to słynne lotnisko, które jest w poprzek głównej drogi, jedynej drogi dojazdowej. To jest lotnisko, pas lotniskowy, no startowy, i ludzie chodzą po tym w ogóle, niewiarygodne. Także jak ląduje samolot, to jest blokowana jedyna droga dojazdowa do Gibraltaru. Jedyna droga, która łączy Gibraltar z resztą Europy. Jest po prostu zamknięta na co najmniej 10 minut, bo samolot startuje albo ląduje. Także wyobraźcie sobie czekanie na czerwone, na zielone światło, bo samolot ląduje. Dojechaliśmy na miejsce. Łukasz właśnie pisze ze swoją znajomą, która będzie nas tylko prowadzać po Gibraltarze. Jesteśmy w punkcie najbardziej wysuniętym na południe. Idziemy zobaczyć, to jest taki punkt nazwany punktem Europy. Idziemy go zobaczyć teraz. Buzia, zapraszam. Jesteśmy na krańcu Europy i nawet tutaj jesteśmy my, Polacy, jest polska flaga. To miejsce to pomnik upamiętniający generała Sikorskiego. Wiecie, dlaczego tu jest pomnik generała Sikorskiego? Ponieważ generał Sikorski zginął w wypadku lotniczym właśnie na Gibraltarze. Samolot, którym leciał Sikorski, wylądował w morzu zaraz po starcie. Po prostu wystartował i od razu wszyscy na pokładzie, za wyjątkiem pilota, zginęli. W 1943 roku. Co, ty kradniesz te znicze? Nie, mój zmysł dekoratorki każe mi tu posprzątać. I pomyślałam, że kupimy jakieś świeże kwiaty albo świeczki potem z Łukaszem. Widzicie tą chmurę, która jest tam nad tą skałą?
Okazuje się, że ciepłe powietrze, które przypłynęło, przywiało się z Afryki, uderzyło o zimną skałę i powstała w ten sposób chmura, która tutaj jest dość częstym zjawiskiem, jak się dowiedzieliśmy od tej mojej znajomej. No i ona sobie tam jest i wisi nad to. I tylko tutaj jest ta chmura, nigdzie nie ma. Tu jest czyste niebo, a tu jest taka chmura. Jesteśmy na krańcu Europy, na samym koniuszku. Tam już dalej jest tylko Afryka. I to jest niewiarygodne, bo troszeczkę, nieco ponad 100 dni temu byliśmy na drugim krańcu, na kole podbiegunowym. I jak sprawdziliśmy na mapie, w linii prostej dzieli nas od Rovaniemi, Finlandii, do tego tutaj punktu około 4000 km, a drogami jest to 5000 km. Po prostu wow, zjechaliśmy całą Europę. Tutaj pracuje na Gibraltarze i ona zabiera nas swoim samochodem na górę, na tą słynną skałę gibraltarską. Mamy szczęście, bo normalnie trzeba tutaj albo iść na nogach na tą górę, a jest ona dosyć wysoka, 412 metrów, albo trzeba wyjechać kolejką i zapłacić, a mamy szczęście, mamy podwózkę. Te małpy, słuchajcie, są tu. Ale nie podchodzę za blisko, bo... Zobaczcie, jak tu jest wysoko, w ogóle jak stromo. No, wyjazd naszym samochodem byłby bardzo ryzykowny. Zobaczcie, ile tam jest stateczków. Niewiarygodne. Mamy tutaj jeszcze taką kolejkę linową, która zabiera osoby chętne zobaczyć górę na górę. Pięknie, Boże, jaki piękny widok. Tu jest pozostałość jakiś po jakimś takim tunelu, bo cała ta góra jest poprzeszywana jak szwajcarski ser po prostu tunelami przez Amerykanów i Anglików. Oni tam mają jakieś swoje bazy wojskowe, nikt do końca nie wie, co to jest i nawet mieszkańcy, którzy nie mają pojęcia, co tam się dzieje, ale od wielu, wielu lat oni tam drążą tunele i tam są jakieś wojskowe rzeczy w środku. W całej tej wielkiej skale jest po prostu masa tunelów, pomieszczeń i przeróżnych wojskowych rzeczy. Zobaczcie, to jest to słynne lotnisko. My przyjechaliśmy tamtym pasem, wjechaliśmy, przejechaliśmy, no i jesteśmy teraz tu. Mają oczywiście boisko, mają wszystko, mają pas startowy. Przed nami widać wybrzeże hiszpańskie, Estepone, Marbella, tam kawałek dalej i morze, całą zatokę Morza Śródziemnego, a za nami jest już Atlantyk. Tu jest Atlantyk? No proszę. Przepięknie, widok jest naprawdę niesamowity. Kasia, popatrz, co tu idzie. Idzie do ciebie koleżanka. Dzień dobry. Co tam se chrupie? Co tam se chrupiesz? Słuchajcie, Gibraltar to zawsze było takie bardzo wojskowe miejsce, bardzo ważny, strategiczny punkt, dlatego też jest tu mnóstwo pozostałości po różnych wojnach. Na przykład tu jest taki tunel, tam się wjeżdża na dół po II wojnie światowej, można tam wyjść z przewodnikiem. Jest przeróżna, no ogromna ilość tutaj pozostałości militarnych, jak ta armata chociażby, więc no to był wojenny punkt. Było kiedyś jedyne wejście na Gibraltar, do Gibraltaru. Przez ten tunel tylko można się było dostać do środka. To wchodzimy. To jest rynek całego tego Gibraltaru. Ma parę metrów kwadratowych, parę restauracji, parę kawiarenek, parę stolików. Nazywa się to Kaos Martes Square. Ok.
Casemates. Jesteśmy w Hiszpanii. Casemates Square. Zapraszam. Jest Costa, jest Waitrose, jest Burger King, ale Burger King jest wszędzie. Debenhams. Jest bardzo dużo angielskich marek, które znamy i pamiętamy. Kaśka już poleciała do Costy. Sprzedana. Kasia jest głodna, więc musimy jej szybko coś zjeść. Ale wszędzie są ślady angielskiego panowania? Nie wiem, angielskich rzeczy. Kosze na śmieci, budki, no wszystko jest po prostu po angielsku, wszystko jest angielskie. Sklepy są angielskie. Funty, mają tutaj funty, ale mają gibraltarskie funty. One są 1:1 z angielskimi funtami. Co jest ciekawe, że można przywozić funty angielskie i tutaj wydawać, ale nie można... W sensie w Anglii nie wolno płacić angielskich, nie przyjmują angielskich... W Anglii nie przyjmują gibraltarskich funtów, a Gibraltar przyjmuje angielskie. W końcu znaleźliśmy restaurację, w której będziemy jedli dzisiaj lunch, a na lunch będzie... Fish and chips, czyli tradycyjne brytyjskie danie, ryba z frytkami. Tym razem w Gibraltarze. Tak. Pomyślałem, Kasia nosiło, Kasia coś nie chciała. Tak, jak tylko słyszałam, że tu jest przecież Brytania, to myślę fish and chips. A jeśli zastanawiacie się, czemu zmieniłam strój, bo na pewno parę osób się zastanowiło, to nie dlatego, że mam ich tyle i chcę się pokazać. Okupka u mnie ptak. Została oznaczona przez gibraltarskiego ptaka. Wszędzie. Dosłownie on po prostu tak dużo tego było, ale... No... Śmiedziało i nie chciał się zmyć, także... Podobno mówią, że wiecie, tak, wiecie co to oznacza, że jest szczęście. Nie mogę tego zjeść. Dajesz radę? No już kończę, dobra, ale jeszcze daję. Strasznie duża porcja. Ta ryba była po prostu taka wielka, gruba, troszeczkę inna niż w Anglii się przyrządza ryby. Ale no... Duża. Wszystko dobra, ale to inna ryba. Czy też? Tak samo się przyrządza, tylko wydaje mi się, to jest inny rodzaj ryby. Ona też jest wysmażona w tej panierce i tak dalej. I ma skórkę, więc angielskie ryby nie mają skórki. One mają takie same filety. Są. Sprawdziliśmy, że za 40 minut startuje samolot do Londynu, więc idziemy na płytę lotniska, że będziemy na niego czekać, aż wystartuje, bo przyleci za 5 minut, nie zdążymy tam być, ale na start pójdziemy, żeby wam pokazać. Czerwone autobusy angielskie tutaj są specjalnie zaprojektowane na potrzeby Gibraltaru i pogoda, jaka tu panuje, a jest ciepło, jak wiecie, najwięcej teraz w grudniu jest ciepło, w lecie musi być jeszcze cieplej. I zauważcie, on nie ma dachu. On nie ma dachu normalnie tam. Ma odsuwaną taką roletę. Jestem właśnie na płycie lotniska, przybiegłem, bo chciałem tu być na 17:20, ale poszliśmy w złą stronę. W każdym razie zdążyłem. Za chwileczkę będzie startował samolot, który poleci do Londynu. Dzień leci 4 samoloty tutaj. 4 do Londynu, 1 do Bristolu. Tak się składa, że mieszkaliśmy i w Londynie, i w Bristolu. Nie znam bliskie to miejsce, jakby nie było. No i co jest ciekawe, ludzie już się zbierają tutaj. Samochody za mną stoją tam. Nikt nie przejedzie teraz przez lotnisko. Jest maszyna sprzątająca, jak zobaczycie tam. Samolot spokojnie teraz pojechał tylko w tamtą stronę na pas, żeby pojechać na koniec pasa i potem się rozpędzić i poleci w tamtą stronę. Także odwracam kamerę, widzę, że samolot się też obraca. Wszyscy mają telefony, wszyscy kręcą, jest po prostu to największa atrakcja dnia. Tak jak mówię, na 4-5 lotów w ciągu dnia, lotnisko na 5 lotów międzynarodowe, no bo wszystko do Anglii. Chociaż czy to międzynarodowe, skoro to jest terytorium Anglii. Można powiedzieć wewnętrzne. Proszę? Wewnętrzne lotnisko. Dokładnie. Krajowe.
Lotnisko loty krajowe. Bristol, London. London Heathrow, City. Gibraltar. Leci. Poleciał. Bye bye. Myślisz, że już serwują drinki na pokładzie? Nie. Myślę, że nie, ale dużo ludzi bardzo lubi. No, jak tylko odsunęli te kolczatki i te bramy, to wszyscy ruszyli. Szybko wam zdradzę, jesteśmy w sklepie miejscowym, czyli mają angielskie przedmioty i mają też chipsy Walkers. Walkersy to są nasze lejsy, tylko że w Anglii one się nazywają Walkers, tu też. Te są z Hiszpanii, te są z Anglii. Koniec widzenia, wracamy do samochodu, do vana. Wzięliśmy sobie autobus, bo jest tam 5 km. Trzeba byłoby iść dookoła przez ponad godzinę. Bilet kosztował 2,40, nie widzicie tego, 2,40 euro albo 1,80 funt. Bus nas wysadził na parkingu pod domem, na którym mamy jest nasz dom. O, oświetlona synagoga. To nie jest synagoga, to jest ten meczet. Ponieważ zauważyliśmy, że pod pomnikiem dawno nikt nie dawał kwiatów, ani nie palił świeczek, było tam lekko zabałaganione, można powiedzieć. Więc pomyśleliśmy, że kupimy kwiatka. Niestety świeczek nie znaleźliśmy, ale zawsze to coś.